Więc może od początku. Gdzie zaczyna się Merkury? Cóż, kiedy mieszkałem jeszcze w Zielonej Górze, podjąłem się pracy w Domu Kultury. To było zaraz po skończeniu liceum. Ale nie pracowałem tam zbyt długo i nie miałem zbyt wiele możliwości w ówczesnym ustroju. Niedługo później związałem się z Monarem i tam zaczęło się wiele działań. Znowu? Nie nasłuchałeś się już wystarczająco? Nie będę ci prawił mądrości, ale zastanów się, co próbujesz osiągnąć. Na nagraniu gangstera daleko nie pojedziesz. Nie zdobędziesz tym szacunku. Może zastanów się zamiast chlać, jak zaimponować innym. Jak to się jeszcze raz powtórzy, to odpuścisz sobie wycieczkę do Karkonosza. Bo na rzecz spędziłem 9 lat, przez które nauczyłem się przede wszystkim pracy z ludźmi, co nie zawsze było proste, ale przekonało mnie też o tym, że chciałbym zacząć działać na własną rękę, stąd też założenie Stowarzyszenia Jowisz. Koniec na dzisiaj. Tak, Maćku. Zbieram się do domu, muszę dokończyć pisać projekt. Ten, o którym rozmawialiśmy? Tak, ten. Niecierpliwiszy? Nie powiem, że nie. Słuchaj, jakbyś potrzebował jakiejś pomocy czy sugestii, to mów. Zawsze nie pomogę. Tak jak obiecałem. Tylko się czegoś dowiem. Do zobaczenia. Ten projekt to był Jowisz? Nie, to był rok 1912, czyli niedługo przed powstaniem Jowisza. Ale to był bardzo ważny projekt dla naszego rozwoju, ponieważ Ministerstwo Zdrowia pomogło nam w kupnie sprzętu radiowego, który został później Jowiszowi użyczony. Kilku młodych pomogło nam w remoncie. Po latach oczekiwania na koncesję w końcu ją otrzymaliśmy i tak powstało Radio Jowisz. Nadajnik wybuchł. Co? Ale działa? Wybuchł! Jak ma działać? Skąd to uniesienie? Coś się stało? Waldek, nadajnik wybuchł. Gdzie jest Maciek? Znajdź Maćka, niech on kogoś załatwi. Ten nadajnik trzeba ściągnąć tutaj. No i co teraz? Czekamy. Chwilowo nie możemy nic zrobić. Goście już się schodzą. Serdecznie witam i przekazuję głos panu dyrektorowi. Witam serdecznie jeszcze raz wszystkich gości. Dziękuję za przybycie. Tak jak zdążyliście już usłyszeć, Radio Jowisz oficjalnie uznaje za otwarte! Czy był może jeszcze jakiś inny projekt, który zapadł ci w pamięć? Tak, wiele. Ale konkretnie był duży projekt, na który rozpisaliśmy program. I program okazał się takim sukcesem, że otrzymaliśmy aż 1/6 całego budżetu na 49 województw. Duże pieniądze. I był taki dzień, sprzątanie Karkonoszy, które zakończone było koncertem niespodzianką. Dobra robota. Myślę, że to już wszystko wysprzątane. Zbierajmy się powoli tu. Idźcie dalej w dół. Ja pójdę po Ewę i wodę. Hej. Wszystko gotowe? Rozmawiam z menedżerką kultu. Nie pojawiam się. Grają chyba koncert po nas. Muszę odpuścić.
Powiedz Iwonie, żeby się zbierała, ja zadzwonię. Dzień dobry, Waldemar Weiss. Mamy, a raczej mieliśmy zaplanowany koncert Kultu za około 5 godzin, ale słyszałam, że jest jakiś problem. Dzień dobry, panie Waldemarze. Niestety muszę potwierdzić to, co pan usłyszał. Proszę pani, mamy tutaj grupę młodzieży, która marzyła o koncercie Kultu. Chce mi pani powiedzieć, że mały problem z terminem sprawi im zawód? Bardzo pana przepraszam, ale na pewno rozumie pan, że ten drugi koncert jest o znacznie wyższym priorytecie. Dobrze, zróbmy może tak. Skoro Kult musi zdążyć na następny koncert, my przesuniemy następne zespoły do przodu, Kult zagra jako pierwszy. Zespół się rozgrzeje, my będziemy mieli koncert i wszyscy będą szczęśliwi. Dobrze, zróbmy tak, jak pan mówi. Przyjadą. Naprawdę? Kamień z serca. A jak Tomek? Dzisiaj wyjątkowo spokojny, bardzo fajnie współpracuje z grupą. W końcu wykorzystuje swój autorytet do czegoś dobrego. Tak mi się właśnie zdawało. A rozmawiałeś ty z nim? Od ostatniego incydentu nie. Wydaje mi się, że układa sobie wszystko powoli w głowie. Albo zrozumiał, że nie zaimponuje nikomu takim zachowaniem. I bardzo mnie to cieszy, bo będą z niego ludzie. Mam taki pomysł. A co ty na to, żeby tę akcję nazwać Tomkonalia? I tak właśnie wedle sugestii Ewy, sprzątanie karkonoszy zostało nazwane Tomkonaliami. Zresztą cała ta akcja była inicjatywą Ewy Wiśniewskiej i Iwony Hajduk-Choreckiej, bo to one miały najlepsze podejście do młodzieży. A co dalej z radiem? Kiedy przestało działać? W teorii nie przestało, ale o tym zaraz. W międzyczasie, jakoś w okolicach 1997, kupiliśmy drugie radio i tam ruszyliśmy z nowym programem, który nadawaliśmy równolegle do Jowisza. Jak? Cóż, pani Krystyna jak zawsze była bardzo entuzjastyczna. Zależało jej, żebyśmy rzeczywiście dostali jak najlepszą ofertę. Przeszukała różne wieże. Dostaliśmy wieże w Żarach. Maćku, będziemy nadawać na Wałbrzych, Świebodzice, Świdnicę, Kamienną Górę, Strzegom i Legnicę. No i to mi się podoba. Kiedy możemy zaczynać? W zasadzie to zaraz idę powiedzieć resztę. Czekaj. Jedno pytanie. Co myślisz o założeniu poczty e-mail? E-mail? Poczty internetowej. Na razie tylko jedno radio ma w Polsce założone, a myślę, że w przyszłości to może być dobry sposób na komunikowanie się z naszymi słuchaczami. Czemu? Czyli Radio Jowisz złączyło się z Radiem Wałbrzych. Nie. Radia grały niezależnie od siebie, dlatego później zdecydowaliśmy się z Maćkiem dodać przed nazwami przedrostek Twoje, żeby było wiadomo, że to jest ten sam zarząd. Niestety pasa nie trwała wiele dłużej i radia przestały przynosić zysk, więc z początkiem przyszłej dekady zdecydowaliśmy się sprzedać swoje udziały. A gorze? Tak, a gorze. Jednak ta decyzja, jak się później okazało, kosztowała nas wiele nerwów na przestrzeni kolejnych lat. Nie każdy był fanem sprzedaży Agorze, ale była jedna grupa, której wyjątkowo się to nie podobało. Zostaliśmy zaproszeni przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji na nieoficjalne spotkanie w Pradze, na którym usłyszeliśmy, że powinniśmy poszukać kupca o nieco innym profilu politycznym, jeśli zależy nam na zachowaniu koncesji. Prowadził je ówczesny prezes Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Włodzimierz Czarzasty. Sukinsyny. Myślisz, że naprawdę mogą to zrobić? Mówić koncesji? Jasne, są organem decyzyjnym. Nic nie poradzimy, pozostało nam tylko czekać i liczyć, że zakończy się to sprawiedliwie. Niestety się nie udało, przynajmniej nie od razu. Pod koniec 2001 roku straciliśmy koncesję, ale nie poddaliśmy się. Była petycja, podpisów nie brakowało, ale to niestety nic nie dało. Odwoływaliśmy się ile mogliśmy, chodziliśmy po sądach, dziennikarzach. Maciek nawet złożył wniosek do prokuratury, ale to też nie pomogło. Nikt nie został pociągnięty do odpowiedzialności, ale w międzyczasie przebiegła afera Rywina i Lewica miała wtedy dużo więcej problemów na głowie. Przez pewien czas nadawaliśmy bez koncesji, aż do roku 2004, w którym wygraliśmy proces sądowy i byli zmuszeni nam ją odnowić.
Do dzisiaj radio 91.8 nadaje jako radio Złote Przeboje, więc można powiedzieć, że twoje radio przeżyło aż do dziś. Czy to był koniec Jowisza? Nie, nie. Jowisz był za mocny, żeby rozpaść się od czegoś takiego. Przede wszystkim Jowisz nigdy się nie skończył i po roku 2000 bardzo prężnie się rozwijaliśmy. Ale w 2004 był projekt, na którym nam bardzo zależało, ale wynikł pewien problem. Bartku, przeczytam ten projekt. To bardzo ładny plan, ale musielibyśmy zmniejszyć koszty. Czy obecny plan nie damy rady? W tym właśnie problem. Ale mam pewien pomysł. Gdybyśmy weszli jako dwie organizacje, moglibyśmy liczyć na większe pieniądze. Tylko czy jest jakaś organizacja, z którą moglibyśmy wejść we współpracę? Nic mi nie przychodzi do głowy. Mam pewien pomysł. A może byśmy rozbili Jowisza na dwa stowarzyszenia? Jedno w Jeleniej Górze, drugie w Wałbrzychu. Wszyscy byliby szczęśliwi, a my mielibyśmy dojścia w obydwu miejscach. Merkury i Jagniątków, czyli dwie organizacje, w które przekształcił się Jowisz. Idealne rozwiązanie. Wilk City i Owca Cała. Po oficjalnym rozpoczęciu działalności Merkurego, Marta stała się częścią zarządu. Poznałem ją, kiedy szukałem koordynatora do projektu Muflon. Czym był projekt Muflon? Wszystkich tak, ale pytanie, czy będą chcieli jeść. Nie smakuje im? Jeżeli chodzi o smak, to niby jest okej, okay, ale jest taki problem, że przy tak ostrej zupie mało co w ogóle czuć. Ale nikt nie narzeka, więc chyba jest okej. Okay. Przepraszam, muszę odebrać. To było jedno z wydarzeń Muflonu. Nasi uczestnicy odpowiadali za catering na międzynarodowej wymianie z Kazachami. Projekt miał na celu zmniejszenie bezrobocia poprzez zatrudnienie osób ówcześnie niezatrudnionych. Trwało to do 2008 roku i wzięło w nim udział w różnym stopniu 13 organizacji pozarządowych. Czy zadziałał? Na naszej wałbrzyskiej skali nie mogliśmy narzekać na brak uczestników, a i został odebrany bardzo pozytywnie. Do dziś jest to jeden z ważniejszych i większych projektów, których podjął się Merkury. Coś jeszcze zapadło Ci w pamięć z tego typu inicjatyw? Może nie tak duża skala, ale bardzo miło wspominam świetlice środowiskowe. Udało nam się znajdować bardzo entuzjastycznych ludzi, którzy mieli świetne podejście do młodzieży. Opiekunowie mogli sami rozwijać również siebie, tworząc warsztaty kreatywne, czy pisząc swoje pierwsze prace, które były trampoliną do ich przyszłych karier. Szczególnie wspominam jedną osobę, Olgę Tokarczuk, która bywała w naszych świetlicach, a dziś jest noblistką. Andrzej, trzeba mail odesłać. Mówiłem Marcie, że mam wywiad i zrobię to jak skończę. Miałem Ci przekazać. Przekazałem, ale przyszedłem po kubek. Kiedy coś o mnie wspomnisz? Właśnie miałem mówić. Był Sławek Wieteska. Koordynator projektu, jeden z filarów Merkurego. Prezes również jednej z dwóch organizacji wywodzących się z Jowisza, czyli Jagniątkowa. Pierwszy raz spotkaliśmy się w roku 2006. Proszę wejść. Dzień dobry, Sławomir Wieteska. Przyszedłem zaprezentować oferty naszej firmy. Pani Marta? Tak, dzień dobry. Zapraszam. Rozumiem, że czekamy na pana Waldemara. Oczywiście, jeśli go nie ma, bardzo chętnie zaprezentuję naszą ofertę również pani. O nie, nie, nie. Czekamy na Waldka. Jak pani sobie życzy. Witam serdecznie. Pan na prezentację? A jak pan myśli? Sławek Wieteska. Waldemar Weiss. Zapraszam do biura. Oferta nas nie zainteresowała, ale Sławek wrócił do nas znowu, tym razem z intencją dopełnienia naszej kadry. Jak widać, udało mu się i jest z nami od roku 2007. Ale kolejny rok też zapisał się w historii Merkurego. Co się wtedy stało? Cóż, tak wyszło, że większość projektów, które zaczęły się w okolicy rozpoczęcia Merkurego, dobiegły końca w roku 2008. I tak ze stowarzyszenia, które pomagało bezrobotnym, sami zostaliśmy bez pracy. A Waldek będzie?
Gdzie? Tutaj? Waldek wyleciał rano. Znowu? Dopiero co wylądował. No i znowu odleciał, a pod koniec tygodnia wróci i poleci jeszcze raz. Ale on leci w jakimś celu? Nie, po prostu tak lubi. Następny. Dzień dobry. Pan jest tutaj chyba pierwszy raz, tak? Dzień dobry, tak. I raczej już ostatni. Ja pracuję w Fundacji Merkury. I tak się akurat złożyło, że nie mamy żadnego projektu bieżącego, ale za miesiąc powinno się coś znaleźć. Ile? 2 miesiące? Tak powiedział Waldek. No to jeszcze tu wrócimy. O, dzień dobry Pani Marto. Pamięta mnie Pani? Gotowałyśmy razem zupę dla potrzebujących. Z muflonem. A, dzień dobry. Nie poznałam zupełnie. Widzi Pani, jakie to życie przewrotne. Ale miło Panią widzieć, nie zważając na okoliczności. Spokojnie, ja tu tylko tymczasowo. To zupełnie jak my. Niedługo zacznie się nowy budżet do projektów unijnych i znowu zaczniemy działać. Może znalazłoby się jakieś miejsce na jakieś działanie skierowane do takich ludzi jak tutaj. To może być dobry pomysł. Jeżeli będzie taka możliwość, to na pewno. Trochę to potrwało, ale w końcu zaczęły znowu spływać projekty i wyszliśmy na prostą. Z dalszych sukcesów doszło do zmiany prezesa wiagniątkowej i to szczytne stanowisko przypadło Sławkowi. I nim się obejrzeliśmy, świętowaliśmy 15-lecie istnienia jako organizacja. Dziękuję za te 15 lat i liczę na co najmniej drugie tyle. Już sobie wyobrażam, jak staję na tej scenie. Od nowej dekady na dobre rozkręciły się projekty. Pierwszy większy miał miejsce w 2010. ROWES, Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej, był połączeniem naszych kompetencji w kwestii wspierania organizacji pozarządowych i doświadczeń z aktywizacją osób bezrobotnych zaczerpniętych z muflona. Organizacje partnerskie mieściły się na terenie całej Polski, ale główna siedziba była w naszym budynku. A były jakieś większe projekty? Tak, były. Przede wszystkim Pasja, Adrenalina, Przygoda. Piknik organizacji pozarządowych, który odbył się u nas w Książu, na którym zaliczyliśmy rekordową frekwencję. Ten piknik był współorganizowany z Urzędem Miasta w Wałbrzychu i DFOP-em. Czym jest DFOP? A tak, nie wspomniałem o tym. Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych. Jest to jedno z naszych dłuższych przedsięwzięć, ponieważ założyliśmy ją w 2004 roku, zaraz po rozpoczęciu Merkurego. Dzisiaj liczy ponad 250 stowarzyszeń i fundacji z całego Dolnego Śląska i regularnie przeprowadzają nowe projekty. Jako Merkury oczywiście staramy się wspierać większość z nich, ale wciąż działamy niezależnie. A co z młodzieżą? Czy Duch Radia Jowisz dalej przetrwał? Oczywiście. Dalej staramy się dać młodym ludziom platformę, dlatego stworzyliśmy Międzynarodowe Centrum Socjalne i Młodzieży w Wałbrzychu, które wciąż prężnie działa. Jesteśmy również asystą dla młodzieżowych rad. Piszemy projekty mające na celu podwyższenie kompetencji społecznych młodych liderów. Staramy się wspierać też jak możemy młodzieżowy sejmik województwa dolnośląskiego. W jaki sposób? Podobnie jak w przypadku młodzieżowych rad, organizujemy różne wyjazdy szkoleniowe, aby podwyższyć kompetencje społeczne młodzieży. Organizujemy również kongresy młodzieżowe w Krzyżowej. Aktualnie nawet przymierzamy się do kolejnego. Młodzież też może liczyć na mnie mentalnie, mogą zadzwonić do mnie, kiedy tylko tego potrzebują. Była taka jedna sytuacja, kiedy była nowa kadencja sejmiku i mieli nowego opiekuna. Halo? Waldek? Przy telefonie. Tu Maja z sejmiku, mamy problem. Co się dzieje? Jak już bardzo cenimy sobie niezależność, a czujemy zresztą zespołu nacisk od obecnych opiekunów. A w jaki sposób? Każą wam coś robić? Może nie robić coś konkretnego, ale mają wpływ na nasze decyzje. Przede wszystkim przyjęli nasze social media. Możemy coś z tym zrobić, nie da się tak pracować. Ale zmusili was do tego? Nie mogą czegoś takiego zrobić. Aha, a co to za papier? Po
kilku telefonach zapoznałem się z dokumentem i okazało się, że nie ma podstawy prawnej. Członkowie sejmiku odwołali się i udało się pozbyć ówczesnych opiekunów. W ich miejsce znowu wszedł Merkury i kadencja przebiegła w spokoju. W pewnym momencie dołączyła do nas również Judyta Plizieńska i Jola Brach, które idealnie dopełniły naszą kadrę. To może pytanie bardziej aktualne. Jak Merkury radzi sobie po 2020 roku? Na pewno nie było łatwo. Wiele naszych planów musieliśmy anulować z powodu pandemii, ale zrobiliśmy wszystko, żeby wyjść z tego obronną ręką. Projekt Wychodzę na prostą, który miał na celu pomóc organizacjom pozarządowym przejść przez ten okres. Z kolei od wybuchu wojny u naszych sąsiadów kilka osób dotkniętych konfliktem mamy tutaj u nas w budynku. A jak wygląda przyszłość Merkurego? To jeszcze czas pokaże. Na pewno nie spoczywamy na laurach i mamy większe ambicje niż kiedykolwiek. Rozumiem. W takim razie wydaje mi się, że więcej pytań już nie mam. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie Waldemarze. Dziękuję bardzo.